Na Radkowskim Rynku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone ze Świętem Straży Granicznej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, następnie przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych na rynek. W czasie uroczystego apelu wręczone zostały medale, odznaki oraz awanse na wyższe stopnie służbowe, które otrzymało 36 strażaków. Chcieliśmy też podkreślić naszą współpracę między służbami, że tak powiem, bo zawsze korzystamy z ich pomocy, a oni z naszej. Natomiast no święto tak, jak najbardziej. Tutaj najmocniej trzeba podkreślić awansowanych, wyróżnionych. Te medale to są takie, taka kropka nad i iluśletniej często działalności, to nie tylko zeszłorocznej. Natomiast no, nie przytaczałem tutaj statystyk, było nas trzech do przemówień, trzech gospodarzy, bo oczywiście nie można zapomnieć o ochotnikach, bez których tutaj byśmy nie istnieli. W powiecie jest 64 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, więc jak najbardziej ogromny szacunek dla tych ludzi, którzy to robią w zasadzie bezinteresownie, pomagają innym ludziom, no i nam oczywiście też w tych naszych służbowych celach, które osiągamy. Większość znaczeń, ponieważ no, taka jest procedura, żeby to było odpowiedniej rangi, będzie przyznawanych, wręczanych w Krośnie Odrzańskim, gdzie mamy swój nadrzędny taki organ. Natomiast tutaj tylko wyczytaliśmy, chcieliśmy, żeby po prostu społeczność dowiedziała się o tym, że ci funkcjonariusze są nagradzani, że są doceniani, że zasługują, że tych odznaczeń jest bardzo dużo. Jako Stowarzyszenie Gminy Ziemi Kłodzkiej zakupiliśmy dla Straży Granicznej samochód służbowy, żeby było im lepiej i wygodniej pracować na granicy. Jesteśmy stowarzyszeniem, powiatem, który leży na granicy i to tak dokładnie. Praktycznie większość gmin graniczy z Republiką Czeską i wszyscy mamy do czynienia z funkcjonariuszami, funkcjonariuszkami Straży Granicznej. Jednomyślnie podjęliśmy uchwałę o zakupie samochodu. Wszystkie gminy, czyli 14 gmin powiatu kłodzkiego i 3 gminy powiatu ząbkowickiego solidarnie złożyły się na ten samochód. Wyłamał się tylko burmistrz Radkowa, nie był z nami solidarny, dał wyższą składkę, żeby kupić lepszy samochód, za co wszystkim dziękuję, a w szczególności panu burmistrzowi Radkowa. Cieszę się, że takie wydarzenia są u nas w Radkowie. No, to nie jest taka pusta radość, przecież to są służby, które nam zabezpieczają tyły, to są służby, które nas chronią i bronią. I lekceważenie w jakikolwiek najmniejszy sposób ich znaczenia w układzie gospodarczym jest głupie. W układzie politycznym nie powinni być angażowani, ale w swoim militarnym trzonie powinni oni dowodzić, a nie przypadkowi kaprale albo ktoś taki, bo przeczytał dwie historie o Janosiku albo tam jeszcze gdzieś, nie wiem, może ogniem i mieczem. Taka inicjatywa troszeczkę z naszej strony, bardzo pomogli samorządowcy. Uznaliśmy, że to będzie dobry zakup, ponieważ samochód jest z napędem na 4 koła. Jesteśmy placówką górską i musimy dojechać w każde miejsce na granicy, w związku z tym pojawiła się ta inicjatywa, żeby samochód mógł dojechać wszędzie, zarówno w warunkach zimowych, jak i w letnich. Trzeba pamiętać, że jesteśmy terenem przygranicznym i rzeczywiście dużo rzeczy, także niebezpiecznych, się dzieje na naszym terenie lub mogłoby się dziać, gdyby nie strażacy, gdyby nie Straż Graniczna. I tak jak w tym największym powiecie Dolnego Śląska jest bezpiecznie, bo generalnie mieszkańcy według badań czują się w miarę bezpieczni. To jest właśnie ich zasługa, oczywiście też innych formacji. Ale dzisiaj dziękujemy strażakom, ochotnikom i Państwowej Straży Pożarnej, dziękujemy Straży Granicznej. Naprawdę jest to kawał roboty, której niekoniecznie czasem, o której czasem nie wiemy, ale ja jako nadzorujący widzę, ile tych działań się dzieje. Nie tylko stan Państwowej Straży Pożarnej, ale także ochotniczych straży pożarnych jest, no, poprawia się i to bardzo mocno. Dysponujemy naprawdę profesjonalnym i takim zaawansowanym technologicznie sprzętem. Natomiast no, mamy inny problem w ochotniczych, zwłaszcza strażach pożarnych, chodzi o ludzi. Młodzież, no, trzeba z przykrością przyznać, że coraz rzadziej jakby podejmuje takie wyzwania. My chcemy ich zachęcić, między innymi takie święto też służy temu, żeby zobaczyli te służby mundurowe, straż pożarną, zobaczyli sprzęt, być może ktoś się zdecyduje, zachęci i będzie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej lub nawet pokusi się o Państwową Straż Pożarną. Ten szczególny dzień wyrażono wdzięczność zarówno strażakom, jak i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich trud i ciężką, niebezpieczną pracę.